Tu przypominam o naszej poczcie, tymczasem Prawo i Sprawiedliwość, proszę. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja dobry ostatnio wieczór. Całkiem za darmo przeczytałam pański felieton w czworokątnym trójkącie. Na końcu tego felietonu wspomina pan o możliwości powstania koalicji PO-SLD. Chciałam pana zapytać, czy co łączyłoby ewentualnie potencjalnych koalicjantów i czy naprawdę wyobraża pan sobie, że w jednej koalicyjnej ławie zasiada na przykład pan poseł Raś wysyłający listy do proboszczów z zapewnieniami o życzliwości Platformy względem Kościoła i pani posłanka Synyszyn? Proszę pani, no jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, mówi przysłowie. W związku z tym nie ma takiej rzeczy, której byśmy nie zrobili dla Polski, prawda? Nawet może z SLD się połączyć z Platformą Obywatelską. Zaglądamy do poczty, proszę. Czy nie uważa pan, że największym problemem konserwatywnego liberalizmu w Polsce jest Janusz Korwin-Mikke? O, gdybyśmy mieli tylko takie zmartwienia, wie pani, to gdybyśmy mieli tylko takie problemy, to jakoś byśmy sobie z nimi poradzili. Janusz Korwin-Mikke moim zdaniem nie jest żadnym problemem. No, bardzo wielu działaczy, moich kolegów dawnych z Unii Polityki Realnej uważało, że jak Janusz Korwin-Mikke zostanie odsunięty od decyzji w Unii Polityki Realnej, to ona nagle odniesie sukces polityczny. No, został odsunięty i nic to nie dało, więc prawdopodobnie przyczyna leży gdzie indziej. No to ja muszę dopytać w takim razie po raz kolejny o tą przyczynę. No to, co powiedziałem na początku, panie redaktorze, wydaje mi się, przy założeniu, że my też na pewno robimy jakieś błędy, ja jestem ostatnim człowiekiem, który by twierdził, że nie, ale po prostu nie jesteśmy w stanie zniwelować skutków propagandy socjalistycznej albo etatystycznej, jakiej społeczeństwo polskie jest poddawane nieustannie z różnych źródeł. To może w takim razie, panie redaktorze, ja się zastanawiam, zwróciłem uwagę tam na jedną rzecz w tym, co mówił sympatyk Unii Polityki Realnej, na sukces dydaktyczny. To być może rozsądniej byłoby, gdyby na czas jakiś zawiesić Unię Polityki Realnej, a Stanisław Michalkiewicz i Janusz Korwin-Mikke byliby znanymi publicystykami. Aktorze, no właśnie wyszedłem naprzeciw pańskiej sugestii. Ja już nie jestem członkiem partii. Tak. Już nie chcę nigdzie kandydować. Nie dlatego, żeby uważał, że bycie posłem w polskim Sejmie jest czymś hańbiącym, ale nie chcę nigdzie kandydować, dlatego że nie wierzę, żeby można było w Polsce prowadzić skuteczną politykę, nie będąc niczym agentem. Po prostu ja nie chcę być niczym agentem, w związku z tym... Program zbliża się ku końcowi. Trudno nam jednak dyskutować. Ja bym chciał, żeby jeszcze jedno pytanie. Polska jest najważniejsza, tak? Proszę bardzo, krótko, bardzo proszę. Co pan myśli o reformie Senatu zaproponowanej przez Marka Migalskiego? Jeszcze nie znam szczegółów tej propozycji. Natomiast... Chodziło o to, żeby wzmocnić znaczenie Senatu, to znaczy, żeby sejmiki wybierały senatorów i żeby do Senatu należał premier i prezydent. Nie wiem, co senatowi przyjdzie z tego, że będzie tam należał premier i prezydent, co w ogóle, moim zdaniem, łączenie stanowisk prezydenta i parlamentarzysty jest błędem i wymagałoby zmiany konstytucji, to po pierwsze, ale wie pan, ja dostrzegam w tym pomyśle podobieństwa do mojego pomysłu z 92 roku w projekcie konstytucji, żeby senat był gwarantem autonomii samorządu terytorialnego względem rządu. I w tym celu proponowałem zmianę systemu wybierania senatorów. Czynne prawo wyborcze, znaczy bierne prawo wyborcze do Senatu miałby każdy przy założeniu cenzusu wieku. Natomiast czynne prawo wyborcze mieliby tak zwani obywatele kwalifikowani, to znaczy ci, którzy w dniu wyborów do Senatu sami piastują funkcje publiczne z wyborów. To byliby przede wszystkim członkowie samorządów terytorialnych. I Senat w ten sposób wybierany na pewno nie dopuściłby do uszczuplenia autonomii samorządu terytorialnego, a uzupełnieniem tej reformy i wzmocnieniem niebywałym wtedy Senatu i w ogóle uzdrowieniem finansów publicznych byłaby propozycja odwrócenia systemu zbierania podatków. Teraz zbiera podatki rząd i daje do gmin w ramach zadań zleconych. Natomiast moja propozycja polega na tym, żeby podatki były zbierane w gminach. Gminy płacą składkę na państwo. To było ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję państwu. Do zobaczenia za tydzień o 20:50. Dziękuję bardzo.